Chciałbym podzielić się z wami dzisiaj fragmentem Bożego Słowa, który zapisany jest w Ewangelii Mateusza w rozdziale 5 i od 3 wersetu przeczytamy sobie i mam nadzieję, że coś dobrego wyniesiemy dzisiaj, jak tu brat powiedział, z tej duchowej uczty. Duchowa uczta tylko wtedy jest ucztą, kiedy ludzie wychodzą na jedzenie. Bo jak wychodzą głodni, to znaczy, że jedzenie było kiepskie. Ale to, co Pan Jezus nam stawia jako pokarm, to jest dobre. Teraz chodzi o to, żebyśmy wszyscy coś z tego stołu dzisiaj sobie zabrali do domu, do swoich serc, do swojego życia. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni jesteście, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. To jest jeden z takich najpopularniejszych tekstów, które omawia się na zgromadzeniach różnych kościołach. Mam świadomość, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, jeśli nawet nie zna tego tekstu na pamięć, to kiedy jest czytany, doskonale wie, co będzie dalej. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się, owszem, treści też, ale przyjrzeli się temu, czego tutaj nie widać za bardzo, czyli słuchaczom. Bo przecież Jezus mówił do ludzi. Nie mówił sobie, ale mówił do ludzi. I tam, na tej górze, zgromadzone były tłumy ludzi. Wiemy, że z tekstu to wynika, że najbliżej ucznia, najwyżej Jezusa zasiedli uczniowie. Oni byli najbliżej. Kiedyś miałem taką okazję rozmawiać z pewnym wierzącym człowiekiem, takim bardzo wielkim tradycjonalistą, który był przeciwnikiem nagłośnienia w Kościele. Mówi, Pan Jezus nigdy nie używał nagłośnienia. Wiecie, gdyby być niegrzeczny, można było powiedzieć, ale Pan Jezus autobusem też nie jeździł. No i co w związku z tym? Ale ja spokojnie na podstawie Biblii pokazałem mu, że Pan Jezus używał nagłośnienia i używał go w sposób doskonały. Dlatego, że ludzie tamtych czasów w wielu sprawach byli mądrzejsi od nas. I między innymi byli bardzo mądrzy w kwestii nagłaśniania. Jeżeli ktoś dzisiaj miał okazję być w starych amfiteatrach antycznych, to jest zdumiewające, że kiedy jesteśmy na samej górze, to jest czasami bardzo wysoko. Czasami to jest nawet wysokość 8-9 piętra. I kiedy ktoś na dole stoi i szepcze, to na górze słychać. Jest zdumiewające. Jak oni to robili? Oni nic nie musieli robić. Oni po prostu wykorzystywali naturalne zjawiska. I kiedy Jezus mówi na górze, to jest to też swego rodzaju sposób nagłośnienia Jego słów. Bo słowa mówione z góry na dół nie mają oporu. Schodzą po powietrzu, się ślizgają i schodzą bardzo daleko. I słychać.
Dlatego Jezus mógł mówić do tłumów. Tak samo, kiedy widzimy Jezusa, który widząc tłumy odpływa łodzią i z wody mówi do ludzi. I niektórzy się drapią w głowę i myślą, no po co on tam na tej wodzie, na tej łódce siedział? No właśnie dlatego, że woda niesie, niesamowicie niesie. Czasami ludzie nie wiedzą o tym i na środku jeziora opowiadają różne brzydkie rzeczy, a na brzegu wszystko słychać. I później nie wiedzą, jak to jest. Kto ich podsłuchał? Gdzie? To są naturalne zjawiska, które ludzie tamci wykorzystywali, bo byli ich świadomi. My czasami nie jesteśmy świadomi pewnych naturalnych zjawisk, które nas otaczają. Mówię o tym dlatego, że tu są tłumy ludzi. I ktoś może zapytać, no jak oni słyszeli tam? Byli dalej. Słyszeli. Nie miejmy żadnych oporów w przyjęciu tej prawdy, że oni słyszeli. A Jezus mówił bardzo ważne rzeczy, dlatego wyszedł na górę. To nie była rozmowa w cztery oczy, to nie była rozmowa z grupką ludzi. To była rozmowa, która, właściwie przemowa, która miała dotrzeć do tysięcy ludzi. Dlatego Jezus potrzebował dobrej mównicy, naprawdę dobrej mównicy. I ta mównica to była ta góra, to było to wzgórze, to było to wzniesienie. I stąd głos schodził do tysięcy ludzi. Ale najważniejsze dzisiaj jest, jak powiedziałem, nie zastanawianie się nad tymi wszystkimi szczegółami, które są ciekawe, ale nie będziemy pomijać słowa, bo ono jest ważne, ale będziemy się zastanawiali nad ludźmi. Ja zaczniemy od słowa. Jezus mówi tak. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. I teraz musimy sobie uświadomić, że Jezus to powiedział do bardzo różnych ludzi, którzy tam byli. Tam byli pasterze, tam byli rolnicy, tam byli faryzeusze, saduceusze, byli pewnie i zeloci, których nie brakowało, czyli tacy ludzie gotowi do walki o niepodległość Izraela. Byli kapłani, byli lewici, były też kobiety, oczywiście, że były. I do tego jeszcze każda z tych osób znajdowała się w różnej sytuacji życiowej. Jak mogli odebrać słowa Jezusa? Jak my możemy je odbierać? Bo to jest ważne. Jeżeli ktoś z was interesuje się na przykład tym dokładnie fragmentem, to zobaczy, w jak wielu miejscach ludzie, kiedy Jezus mówi o tym, że błogosławieni są ubodzy w duchu, zwracają uwagę na jeden aspekt tego, co Jezus powiedział. A mianowicie ci ludzie mówią, że ubóstwo jest takim błogosławieństwem. Ale Jezus nic takiego nie powiedział. Nic takiego nie powiedział. Wśród ludzi, którzy go słuchali, byli ludzie autentycznie biedni. I Jezus mówi do tych biednych ludzi, którzy nie potrafili związać końca z końcem czasami. Często jedli tylko dlatego, że było takie prawo w Izraelu, że po żniwach musiało zostać coś na polach i mogli to zebrać i z tego się utrzymywać. A Jezus mówi, błogosławieni ubodzy w duchu. I jeśli by go zrozumieli niewłaściwie, to co by pomyśleli? No, o czym on mówi? Jakie to jest błogosławieństwo, że jestem ubogi? Nie mam z tego żadnego błogosławieństwa. Moje życie jest jednym wielkim cierpieniem. Nic innego, tylko się trudzę. To na czym polega to błogosławieństwo? Ja nie rozumiem tego człowieka, który niby jest Mesjaszem, a nie rozumie mojej sytuacji. Inny człowiek, który mógłby tego słuchać, nie brakowało w Izraelu bogatych ludzi. Jezus o nich dużo mówi. Pomyśli sobie tak, no jeśli błogosławiony jest ubogi, no to co ja mogę zrobić w takim razie? To ja jestem straconym człowiekiem. Nie ma na mnie żadnego błogosławieństwa. Ja nic nie mogę zrobić. Co mam, wszystko rozdać? To jak będę żył? Jak będzie żyła moja rodzina? To jest kolejna osoba, która źle zrozumiałaby to,
to, co Jezus mówi do niego. Inni ludzie, na przykład mógł tam być faryzeusz i mógł pomyśleć tak, no czemu on wychwala takich ubogich ludzi? Na ogół oni są nierozumni, niewykształceni, nie potrafią nawet zakonu dobrze interpretować. My, faryzeusze, owszem, potrafimy, bo my jesteśmy ludźmi, którzy troszczą się o to, dbają o to. Jesteśmy tymi, którzy zainwestowali w swego rodzaju edukację. Ja nie uważam, żeby to było złe, myśli sobie taki faryzeusz. To co, ja jestem nie na niewłaściwym miejscu? Te słowa nie są do mnie? To nie spoczywa na mnie błogosławieństwo? Na mnie, który codziennie godzinami studiuje Słowo Boże? Można mnożyć tych przykładów, ponieważ ludzie, którzy tam siedzieli, każdy z nich był w innej sytuacji. Zdradzę wam pewną tajemnicę, której wam nie zdradzi żaden kaznodzieja, jeśli nie chce tego zrobić. Kiedy kaznodzieja stanie przed ludźmi i chce powiedzieć kazanie, które ma być pokarmem, to ma przed sobą niesamowity dylemat. Ponieważ kto przed nim siedzi? Biedni i bogaci. Mądrzy, przepraszam, że tak powiem, niezbyt mądrzy. Kobiety, mężczyźni, dorośli, dzieci. No jak ich nakarmić? Każdy z nich czegoś innego potrzebuje. I teraz musimy zrozumieć, że dokładnie przed tym samym stał Jezus. Jego przesłanie miało być do wszystkich. Każdy z nich miał coś otrzymać. I wiecie, na tym polega geniusz Jezusa, że on, kiedy wypowiadał słowa, to nie były słowa przeciwko komukolwiek, nawet jeżeli piętnowały oczywiście jakichś ludzi, ale to były słowa, które były pokarmem dla wszystkich ludzi. Błogosławieni ubodzy w duchu. Zawsze trzeba bardzo uważnie słuchać tego, co Jezus mówi. Ubogi w duchu może być biedny człowiek i może być bogaty człowiek. Ubogi w duchu może być faryzeusz, ubogi w duchu może być kapłan, ale biedny człowiek może być bogaty duchowo. Na czym polega to bogactwo? A na tym, że jest zadowolony ze swojego życia. On nie chce zmienić swojego życia. Jego satysfakcjonuje jego życie. Nie chce wyjść ze swojego środowiska, w którym jest mu biednie, to prawda, ale wszystkich zna. Wszyscy są podobnie biedni jak on. I wszyscy podobnie myślą jak on. On nie chce żadnych zmian. To jest duchowe bogactwo. To jest jakiś potencjał, który człowiek posiada. I on nie chce z niego zrezygnować. Wielu ludzi myśli, że ma ubogie życie. Ale jeśli z nimi usiąść, porozmawiać, jeśli zadać im parę ważnych pytań, spokojnie pozwolić im na wypowiedź, to bardzo szybko się okazuje, że oni nie są ubodzy w duchu. Kto to jest ubogi w duchu? Po pierwsze, jest to człowiek, który gdzieś nosi w swoim sercu takie pragnienie, aby jego życie nie było takie, jakie jest. Nie dlatego, że ono jest czy podłe, czy złe, ale dlatego, że on wie, że to nie jest wszystko, co może go spotkać w życiu. To jest jakieś często nienazwane pragnienie. Kiedy czytamy list do Rzymian i czytamy szczególnie pierwszy rozdział tego listu, to zobaczymy, że Pan Jezus, ale apostoł Paweł bardzo dużo mówi o tym, że ludzie własnym rozumem, własnymi zmysłami są w stanie poznać Boga. Oczywiście to nie jest poznanie duchowe, to jest naturalne poznanie. I to naturalne poznanie sprawia, że człowiek pragnie jeszcze czegoś więcej, bo przeczuwa wręcz, że to, co poznał, to nie jest koniec, ale to jest jakbyś początek dalszej, głębszej drogi. Człowiek ubogi w duchu ma pragnienie.
ma pragnienie, które ten świat nie jest w stanie spełnić. Nie pomoże wspaniały mąż, nie pomoże piękna żona, nie pomoże gromadka dzieci, nie pomoże konto w banku. Nic nie pomoże, bo człowiek ma wewnątrz ducha swojego pragnienie, on tego nie wie, pragnienie Boga. Może czasami wie, może czasami nie wie. Najczęściej ludzie nie umieją tego nazwać. To jest człowiek, który nigdy nie powie: mam dość. Wszystkiego mam dość, niczego nie potrzebuję. On potrzebuje bardziej niż inni. Pomimo tego, że może mieć mnóstwo, jeśli chodzi o ten świat. Czasami ludzie zupełnie świadomie rezygnują z bogactwa tego świata, bo szukają tego czegoś, czego nie umieją znaleźć. I wiecie, tu nieszczęście się pojawia często, ponieważ ci ludzie szukają naprawdę, trafiają nie tam, gdzie trzeba. Trafiają do miejsc, do wierzeń, które tak naprawdę kończą się często związaniami demonicznymi, chorobami psychicznymi, duchowym upadkiem. A dlaczego tak się dzieje? Bo Kościół w tym czasie milczy. Bo Kościół nie głosi Słowa Bożego w takim wymiarze i z taką mocą, jak powinien to robić. Czyli w szkole, w miejscu mojej pracy, w moim domu rodzinnym, pośród moich przyjaciół. To już by wystarczyło, ponieważ każdy z nas zna spokojnie ze 100 osób. Wyobraźcie sobie, 100 osób mówi o Jezusie 100 osobom każdego dnia. To jest cała armia. A ci mówią następnym. Ubogi w duchu zawsze będzie szukał. I Jezus bardzo wyraźnie mówi mu, gdzie powinien przyjść. Mówi mu, słowo błogosławione w dosłownym tłumaczeniu oznacza ten, o którym mówi się dobrze. Czyli Jezus mówi, dobrze mówię o tych, którzy są ubodzy w duchu. Co za tym idzie, dobrze o nich myślę. Co za tym idzie, można powiedzieć, całe niebo dobrze o was mówi i dobrze o was myśli, przyjaciele. Szukajcie, a ja wam wyjdę naprzeciw. Szukajcie. Jeśli jesteście głodni, jeśli macie pragnienie, szukajcie. Nie zadowalajcie się tym, co zaproponuje wam świat. Tak naprawdę spełnieniem pragnień człowieka jest poznanie Boga. I tylko poznanie Boga. Ci, którzy nawet śmieją się z tego, będą mieli takie chwile w swoim życiu, kiedy przestaną się śmiać. I wtedy zaczną myśleć. I dojdą dokładnie do tego samego wniosku, że spełnieniem ich życia jest poznać Boga. Dlatego, że oni już wszystko znają. Oni już tak głęboko upadli, już poznali wszystko, co można nazwać złem tego świata i nie znaleźli tam niczego. I dopiero w tym momencie rozumieją, że są ubodzy w duchu. My czasami na takich ludzi patrzymy jak na upadłych, na których nie ma żadnej nadziei. Ale Bóg ich tak nie widzi. Właśnie do takich ludzi Bóg przychodzi. I właśnie takich ludzi Bóg chce przyprowadzić. Czy przyjdzie do tych, którzy są zadowoleni sami z siebie? Jasne, że przychodzi, ale czy ktoś go przywita? Nie. On do takich ludzi przychodzi właśnie. Wiecie, ktoś to fajnie kiedyś powiedział, że chcecie się pozbyć Jezusa, to pozbądźcie się z Kościoła grzeszników. Ktoś powie, no ale to jak to pastor mówi? No tak mówię. Człowiek grzeszny to jest człowiek, który oczywiście jest świadomy swojego zbawienia, jest świadomy z łaski, która go spotkała, jest świadomy, że wszystko jest przez krew Jezusa, jest świadomy mocy Ducha Świętego, która jest w stanie uzdrawiać i rozwiązywać wszelkie więzy, a jednocześnie jest świadomy swojej niedoskonałości. Jest świadomy swojej kruchości. I to, czego pragnie, to żeby nigdy w życiu więcej nie było pokuszenia ze strony grzechu. Ponieważ każda taka pokusa oznacza walkę.
ciężką walkę, duchową walkę, żeby powiedzieć nie. Ale też w Kościele nie brakuje ludzi, którzy się nie przejmują tym. Po prostu grzeszą. I ci ludzie potrzebują światła, ale do tego dojdziemy, do światła dojdziemy. Dalej, Jezus mówi: błogosławieni, którzy się smucą. Ktoś słucha tego, co Jezus mówi, powie: no wreszcie ktoś o mnie pamięta. Jestem smutny, ponieważ wszystko przegrałem wczoraj w kasynie. No i Bóg mówi, że o mnie wie, że pamięta o mnie. I mówi, że jestem błogosławiony. Ja też tak myślę, że jestem błogosławiony, no bo co innego mi zostało? Nie. Nie o takim smutku mówi Bóg. Tam byli różni ludzie. Tam byli faryzeusze, którzy mogli się smucić tym, że ludzie na przykład nie chcą być tacy jak oni. Nie każdy Izraelita był faryzeuszem. Tam mogli być autentycznie biedni ludzie, którzy smucili się z powodu swojego życia, stanu, w którym są. Może był tam ktoś, komu umarł ktoś bliski. Żona, mąż, dziecko ukochane. I on słuchał tego. No i czuł się pocieszony. Pomyślał sobie: no ten człowiek wie, że jestem smutny. Dobrze, że mi to mówi. Nie znamy się, ale czuję, że to jest do mnie. I znowu możemy wymieniać całą masę ludzi, którzy byli tam i mieli w swoim sercu jakiś smutek. Ale Jezus nie o takim smutku mówił. On powiedział coś innego. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Jeżeli ktoś ci umarł, to co cię pocieszy? Nic. Nie ma pociechy. Jeżeli ciężko chorujesz, nie ma pociechy. Co jest pociechą? O jakiej pociesze mówi Chrystus? Czy on mówi o tym, że on chce przyjść do ludzi, dobrze z nimi rozmawiać i wskazywać im na dobre strony tej sytuacji, w której się znaleźli? No nie. Jeżeli pamiętamy o pierwszym błogosławieństwie, które mówiło o ludziach, którzy są smutni, przepraszam, którzy są ubodzy w duchu, to ta sama myśl towarzyszy Chrystusowi. On patrzy w głębie naszego człowieczeństwa i przygląda się, kim tam w środku jesteśmy. Niech nas nie zmylą uśmiechy, które widzimy u ludzi. Niech nas nie zmylą kawałek, które ludzie opowiadają na prawo i lewo. Niech nas nie zmylą zapewnienia ludzi, że wszystko jest w porządku. Nawet w Kościele ludzie potrafią ubierać maski. A co dopiero w świecie? Jezus jakby przedziera się przez te maski i dochodzi do głębi naszego człowieczeństwa. I mówi tak: jesteś błogosławionym człowiekiem. Mam o tobie bardzo dobre zdanie, bo jesteś smutny z powodu tego, co widzą twoje oczy, a na co patrzysz każdego dnia. Widzisz, jak ludzie każdego dnia męczą się z powodu grzechu. Widzisz, jak ludzie każdego dnia muszą mierzyć się ze śmiercią, muszą mierzyć się z trudami tego życia i tobie jest smutno z tego powodu, że tak żyją, że ty też tak żyjesz, bo jesteś świadomy, że to jest z powodu grzechu, który zdarzył się twojemu praojcu Adamowi. I zawsze takiemu smutkowi towarzyszy to pragnienie, żeby to już się skończyło, żeby już przyszło to nowe. To żywe, święte, to, co ma przyjść wtedy, kiedy Jezus powróci. To o takim smutku Jezus mówi. I tylko taki smutek jest w stanie pocieszyć człowieka. Przepraszam, tylko takim smutku Jezus jest w stanie pocieszyć człowieka, ponieważ daje mu perspektywę i pozwala mu żyć w wierze, chodzić w wierze.
Kiedy czytamy 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, tam jest cały rozdział o bohaterach wiary. Ale kiedy czytamy ten rozdział, jeżeli ktoś zwrócił uwagę nie na to, czego dokonali, ale zwrócił uwagę na to, że oni to czynili w wierze, to też może się przekonać, że wielu z nich niczego nie doznało w życiu, niczego nie zobaczyło, ponieważ jeszcze ten czas nie nadszedł. Ale oni w wierze pozostali wierni swojemu Bogu. Oni mieli całkowite zaufanie, które położyli swoim Zbawicielu. I On ich nie zawiódł. On ich nie zawiódł. Czy nosimy w swoim sercu tego rodzaju smutek? Smutek z tego powodu, że czegoś nie mam, dużo mówi o mnie jako człowieku cielesnym. Ale smutek z powodu stanu duchowego świata, w którym żyjemy, mówi o mnie wiele jako o osobie, która zaufała Chrystusowi. I taka osoba jest w stanie otrzymać od Boga pocieszenie. O pocieszenie, które przychodzi z góry. Tak, ono może przyjść przez człowieka, może przyjść przez słowo, które się czyta, ale tak naprawdę przychodzi z góry. Dlatego, że Bóg pamięta o tych, którzy są Jego. Można powiedzieć, że to są szczególnie umiłowani. Oni też oczekują tego, oni wierzą, ufają, że Pan przyjdzie, pocieszy, podniesie ich w tych czasami w głębokich udrękach. Nie wiem jak wy, ale ja czasami, kiedy rozglądam się po miejscach, których jestem, kiedy przyglądam się zachowaniu na przykład młodych ludzi, ale nie tylko młodych, bo w tej różne grupy ludzi w tej chwili można obserwować ludzi, którzy tak na prywatny mój język to przełożę, zdziczeli kompletnie. Nie zachowują się jak ludzie, zachowują się jak jakieś dziwne stwory, które zapomniały, kim są. To kiedy patrzę na tych ludzi, to ja ich nie przeklinam, ja nic złego nie mówię, ale myślę sobie, Boże, ile trzeba było pracować na to, żeby tacy ludzie się pojawili na świecie. Jak bardzo grzech zniszczył człowieczeństwo. Jak bardzo ci, którzy są powołani do tego, żeby być synami króla, stali się niżej niż niewolnikami. To jest przerażające. Ale powiem wam, że w tym jest pewna coś pozytywnego. Miałem okazję kiedyś spotkać pracowników, robotników. Napchnąłem się na nich. A dosyć często przychodziłem w tym miejscu. Był poranek, a ci oczywiście, jak to zwyczaju mieli, kleli tak. Wiecie co, nie mogłem nie zareagować. No nie byłem w stanie obojętnie przejść. No i stanąłem i mówię, ludzie, no co wy robicie? Czego tak przeklinacie? Zamarli. Cisza. Nagle jeden mówi, to nie ja, to oni. Czyli oni rozumieją. Ludzie rozumieją, że coś robią złego. Tylko wiecie, nikt na to nie zwraca uwagi. Przyzwyczailiśmy się do wielu rzeczy, do których nie powinniśmy się przyzwyczajać. Ci ludzie taką postawą też, takimi przekleństwami, przykrywając swój smutek, byle jakość swojego życia. Jeden drugiemu chce zaimponować. Kto bardziej przyknie, kto więcej, to w ich przekonaniu jest ktoś. A to nie koniec tej historii, bo drugiego dnia przechodziłem i znowu podobna historia. I ten, chyba to był jakiś tam brygadzista, wyszedł mi naprzeciw i mówi, już w porządku. Ja nic nie powiedziałem. Już w porządku. Czyli można, da się to zrobić.
Naprawdę więcej powinniśmy ufać Bogu, że On dobrze stworzył człowieka i dobrze go skonstruował. Tylko można powiedzieć, że ta machina się rozregulowała z powodu grzechu. I jeżeli we właściwy sposób zaingerujemy w tą maszynerię, to ona potrafi tym ludziom, nawet takim, wydawałoby się, na którym na nic nie, na niczym nie zależy, też potrafi coś powiedzieć. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. I znowu mamy tę samą historię i znowu mamy ludzi, którzy z różnych powodów przyjmują to do siebie. Jeden jest skrzywdzony przez sędziego. No, znana historia także i w naszym kraju. Inny jest skrzywdzony przez pracodawcę. I każdy z nich myśli, o, to o mnie. To o mnie. To ja jestem tym człowiekiem, o którym on teraz mówi. Ale tak naprawdę czego ci ludzie pragną? Jakby się dobrze zastanowić, czego pragnie ten człowiek, który został skrzywdzony przez sędziego czy przez pracodawcę, on pragnie zemsty. On pragnie, żeby temu sędziemu i temu pracodawcy tak pod nos pokazać dokument. Widzisz, kto tu jest górą? A Jezus o niczym takim nie mówi. Jezus mówi o... Znowu mówi o tym duchowym wymiarze, bo Jezus ciągle o tym mówi. Pragnienie i łaknienie sprawiedliwości. Najpierw to pragnienie i łaknienie. To są dwie z takich największych potrzeb człowieka. Człowiek potrzebuje pić i potrzebuje jeść. W tej kolejności. Bez wody nie wytrzymamy długo. Bez jedzenia... Nie wiem, ile rekordziści wytrzymywali. Pan Jezus wytrzymał 40 dni. Ale są ludzie, którzy potrafili wytrzymać więcej bez jedzenia. Ale bez wody nie da się. Więc w tej kolejności pragnienie i łaknienie. Zobaczcie, jak strasznie ktoś musi pragnąć i łaknąć sprawiedliwości. Ten człowiek będzie nasycony. O jakiej sprawiedliwości może Jezus mówić? On nie mówi o zemście, on nie mówi o tym, żeby udowadniać sobie nawzajem, kto ma rację. On mówi o czymś, co jest ciągle w tym samym duchu, a mianowicie on mówi o pewnej sprawiedliwości, która musi się pojawić, aby ten świat wyglądał zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Ja nie uwierzę w to, że nikt z nas nie pragnie czegoś takiego. Nie uwierzę, że nie myślicie czasami, jakby to byłoby niezwykle, gdyby Jezus powrócił. Gdyby wszystko wróciło do normalności. Kiedy już nie musielibyśmy słyszeć, oglądać, że tutaj kogoś zamordowano, tutaj komuś krzywdę zrobiono. I w zasadzie tak wygląda na to, że no stała się krzywda, ale no co, no taki jest świat. No. Tak to jest. Nie, ja się nie godzę na to. Nie godzę się na taki świat i nie godzę się na to, żeby udawać, że tak powinno być. Nie. Uważam, że uczniowie Jezusa zawsze powinni mówić jasno i prosto. Ten świat przemija. I ta wasza niesprawiedliwość przeminie. A przyjdzie czas, kiedy uczniowie Pana będą tym światem zarządzać. Przyjdzie czas, kiedy zniknie grzech, kiedy pójdzie przekleństwo precz. Ja nie należę może do najstarszych, ale też nie do najmłodszych ludzi. Ja mam perspektywę 20-30 lat przed sobą. Niedługo mi pozostało, żeby być na tym świecie. I powiem wam, cieszę się, ponieważ pragnę tego, co w górze. Szukam tego, co w górze. Jestem czasami zmęczony tym, jak ludzie się wzajemnie traktują. Także w kościołach.
także w kościołach, to trzeba wyraźnie powiedzieć. Ale żyję nadzieją, żyję głęboką wiarą, że ten czas się zakończy i przyjdzie czas sprawiedliwości. I to takiej sprawiedliwości, która wypływa wprost spod tronu samego Boga. I nikt się jej nie przeciwstawi. I Jezus mówi, że ludzie, którzy tak pragną, będą nasyceni. Czyli nie będą głodni tego, będą pełni tej sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. I znowu ktoś, kto tego słuchał, mógł pomyśleć, no dobrze, że ja ten chleb rozdaję, bo Bóg o mnie dobrze mówi. Wiecie, można chleb rozdawać, można rozdać cały swój majątek. Coś wam przeczytam, co pewnie znacie, ale zawsze lepiej czytać niż mówić o tym. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. Choćbym rozdał całe swoje mienie i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Nic mi to nie pomoże. Miłosierdzie, o którym Jezus mówi, to jest to miłosierdzie, które ma Boży wymiar, które pochodzi wprost od Chrystusa, wprost od samego Boga. Jakiego rodzaju jest to miłosierdzie? To jest to miłosierdzie, które nam okazano. Powiedzmy sobie uczciwie, czy zasłużyliśmy na zbawienie? No właśnie, nikt z nas nie zasłużył na zbawienie. A jaki był powód, dla którego Bóg się mną zainteresował? Żaden. To On wybrał. To On zdecydował. A teraz pomyśl, bracie drogi, droga siostro, jak ty reagujesz na ludzi? Nie ten, nie, bo ten to już leży tutaj trzeci dzień, już tak śmierdzi, że z nim nie chce mieć nic do czynienia. Tamtemu nie podam ręki, bo on się na mnie krzywo patrzy. Dopóki nie przyjdzie, nie przeprosi, nie chce mieć z nim do czynienia. Znacie to? Nie, nie, wy nie znacie. Jeśli mówimy o miłosierdziu, to musimy rozumieć, o co my prosimy. Jeśli to ma być miłosierdzie Chrystusowe, to musimy iść w Jego ślady. Jezus odpowie na takie wołanie, na taką prośbę. Błogosławieni miłosierni. Oni bowiem miłosierdzia dostąpią, czy dostępują w innym tłumaczeniu. Tak jak my ludzi traktujemy, tak pokazujemy, jak my jesteśmy traktowani. Musimy zrozumieć pewną rzecz. Nas nie traktuje się dobrze, dlatego że my dobrze ludzi traktujemy. My ludzi traktujemy dobrze, ponieważ nas dobrze potraktowano. Więc jeśli ja źle ludzi traktuję, to chyba nie zostałem dobrze potraktowany. Jeśli nie traktuję ludzi z miłosierdziem, to sam go nie dostąpiłem? Jak to jest? Może tak być, że Bóg mi okazał miłosierdzie. Bóg mi okazał łaskę. Bóg nawet mógł mnie zbawić. A ja w odpowiedzi usiadłem sobie na fotelu i powiedziałem, wreszcie jestem u celu. I to jest wszystko, co zrobiłem w moim życiu. Jak się siedzi w fotelu, to jedno jest pewne. Nic nie zrobię. Ale jak nic nie robię, to nawet nie wiem tak do końca, kim jestem. Wiecie, że praca jest błogosławieństwem dla nas? Każda praca. My poprzez pracę poznajemy, czym Bóg nas obdarował. Poprzez pracę poznajemy, jak wielkie błogosławieństwo Bóg włożył w każdego z nas. Czasami robimy pewne rzeczy, jesteśmy zaskoczeni. Ja to umiem? Jak to możliwe? Bądźmy miłosierni, bo sami miłosierdzia dostąpiliśmy, ale też będąc miłosiernymi, sami go dostępujemy. To jest taki mechanizm, który się zapętla. My ja zbawiony,
okazuje łaskę innym. Okazując łaskę innym, sam otrzymuje tej łaski w nadmiarze. To jest prawdziwe miłosierdzie, o którym Jezus mówi. To jest prawdziwa łaska, o której Jezus mówi. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga, wolę czytać z innego tłumaczenia, albowiem oni Boga oglądają. Tak mówi Biblia Gdańska. To jest jeden z najbardziej niezwykłych wersetów, jakie znajdujemy w Ewangelii Mateusza. Czasami ktoś nam zadaje pytanie, widziałeś Boga? Co nam opowiadasz? Widziałeś Boga? A co tu jest napisane? Że ci, którzy mają czyste serce, oni Boga oglądają. Tak, nie można zobaczyć Ojca, bo jest duchem. To prawda. Tak mówi Biblia. Nic tego nie zmieni. Ale kto chodził na spacery z Adamem po ogrodzie? Kto chodził z Henochem po ogrodzie? No, nie tylko po ogrodzie. No. Jak to się stało, że ten, kto chodził z Henochem, nie chciał się z nim rozstać nawet? No i wziął go ze sobą. Ja coś mi się wydaje, że to jednak nie był duch, ponieważ była pomiędzy nimi łączność, społeczność. Teologowie powiedzą, że to było preobjawienie Jezusa. Pewnie tak było. My możemy oglądać Jezusa. Ale czy mamy czyste serce? A kogo zobaczył Jan apostoł na wyspie Patmos? Przywidziało mu się? On nawet w miarę dokładnie mówi, że to jest Chrystus. Że to jest mój Zbawiciel. On to wyraźnie mówi. Jak zobaczył go, to upadł na twarz, ponieważ takiego go nie znał. On z nim chodził przecież przez prawie 3,5 roku. Znali się bardzo dobrze, byli blisko siebie. Jan był tym ukochanym uczniem, ale kiedy go zobaczył na wyspie Patmos, upadł na twarz z wrażenia. I dopiero Jezus miał powiedzieć: wstań. Jest wiele takich fragmentów w Biblii, które są zastanawiające. A Paweł, pochwycony do trzeciego nieba, on sam mówi, że widział, ale mówi, nie godzi się o tym mówić. Tajemnicą tego wszystkiego jest czyste serce. Czyste serce. Jezus mówi, błogosławieni czystego serca. Czyli dobrze się mówi o was, którzy macie czyste serce. Wy bowiem oglądacie Boga. Wiele musimy zrobić my ze swojej strony, żeby mieć czyste serce. To, co Bóg zrobił, to jest Jego, że tak powiem, część pracy do wykonania. Okazał nam łaskę, zbawił nas, dał nam nowe życie, napełnił nas Duchem Świętym, dał nam Słowo swoje. I co z tym zrobiłem? Co z tym wszystkim zrobiłem? To wszystko ma mi służyć do tego, żeby stawać się do Niego podobnym. Żeby stawać się do Niego podobnym, do Chrystusa podobnym. Tak mówi o tym Biblia, że mamy być do Niego podobni, mamy się upodabniać do Syna Bożego. Co zrobiłem ja? Co zrobiłeś ty? Co zrobiłaś ty, żeby mieć czyste serce? To jest niesamowity skarb, mieć czyste serce. Czyste serce to jest serce, którym nie ma złości, nie ma niechęci, nie ma nienawiści. Czyste serce to jest serce, które gotowe jest w każdej chwili przyjąć każde Boże polecenie, każde Boże wezwanie. Czyste serce to jest też serce, przez które Bóg może bez żadnych przeszkód oddziaływać na innych ludzi. Możemy tak powiedzieć, że istnieje tajemnica czystego serca, ale to nie jest tajemnica, która jest nie do odkrycia. To jest tajemnica, która jest dostępna dla wszystkich, których zechcą ją odkryć. Błogosławieni, którzy macie
czyste serce. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Dzisiaj szczególnie niektórzy wykorzystują ten fragment, mówiąc, że trzeba się modlić o pokój między narodami, pokój na świecie i tak dalej, i tak dalej. To nie ma nic wspólnego z tym, co Jezus powiedział. On wręcz powiedział, że Jego przyjście na ten świat oznacza wojnę, podział. Więc modlenie się o to, żeby dzisiaj na ziemi był pokój, jest oczywiście jeden wyjątek. Biblia o tym mówi, módlcie się o pokój dla Jeruzalemu. Módlcie się o pokój dla Izraela, tak. Ale świat, w którym żyjemy, jest światem, w którym niestety zło walczy ze złem. Tak, zło walczy ze złem. Nie walczy z dobrem, ponieważ Bóg w każdej chwili mógłby usunąć zło z tego świata i nie byłoby śladu po nim. Zło walczy ze złem. Jeden tyran chce pokonać drugiego tyrana. Jeszcze niedawno przecież niektórzy może z nas, tutaj może nie, ale z nas będących w domach jeszcze pamięta II wojnę światową, jak jeden tyran ze wschodu walczył z drugim tyranem ze wschodu. To nie była walka dobra ze złem. Świat taki jest. Świat jest zły. Musimy mieć tego świadomość. O czym więc Jezus mówi? My jesteśmy synami pokoju. Często się w Biblii to powtarza. My jesteśmy synami pokoju. A więc jesteśmy ludźmi, którzy wprowadzają pokój. Ale jak? Jak? Tak jak z nami uczyniono pokój. Kiedy zaczyna się prawie każdy list Pawła, on w tej czołówce zapisuje łaska wam i pokój od Boga Ojca i Syna Jezusa Chrystusa. I o czym mówi Paweł? Okazano wam łaskę i poprzez zbawienie w Jezusie Chrystusie Bóg zawarł z tobą pokój. Nie ma pomiędzy wami wojny. Bo Bóg jest przeciwny grzesznemu człowiekowi, bo jest przeciwny grzechowi. To jest nasza rola. Błogosławieni pokój czyniący. Idziemy głosić słowo żywego Boga, aby Bóg mógł zawrzeć pokój z grzesznikiem, aby ten grzesznik nie był przeznaczony na śmierć, aby nie toczyła się wojna przeciwko niemu, aby on mógł zostać przyłączony do dzieci Bożych. To jest nasza rola. Jak niewielu ludzi rozumie to powołanie, jakie Bóg włożył w serce każdego ucznia Chrystusa. Nie jest niczym złym, że zajmujemy się pracą, rodziną, domem. Należy to robić. Ale wszystko, co robimy, musi być robione w kontekście wieczności. Na wszystko muszę patrzeć przez pryzmat wieczności. Co przyniesie ta czy inna decyzja w odniesieniu do wieczności? Dlatego w bardzo prosty i łatwy sposób możemy czynić pokój. Możemy ludziom głosić Słowo Boże. Możemy im powiedzieć, słuchaj, ja tego nie przyjmę, ponieważ w perspektywie wieczności wiem, że Bóg tego nie zaakceptuje. To jest oszustwo, to jest kłamstwo, ja tego nie chcę. Nie potępiam Cię, bo Ty tego nie rozumiesz. Ale jednocześnie muszę Ci powiedzieć, że jeśli nie zmienisz swojego życia, to nie masz pokoju z Bogiem i któregoś dnia zapłacisz za to, co chcesz zrobić. To można i należy zawsze powiedzieć z szacunkiem i miłością, bo człowiek wymaga szacunku i miłości, ale trzeba mówić prawdę. I kiedy czynimy tak pokój, to wokół nas pojawiają się ludzie, pojawiają się takie wyspy ludzi zbawionych. Oni mogą nieść to dalej. Nikt nie jest w stanie głosić całemu światu. Wystarczy, jeżeli ogłosimy Ewangelię 20-30 osobom przez całe życie. Niech one zrobią to samo. Pomyślmy, co by się stało. Błogosławieni,
którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Tutaj o jednej rzeczy trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie. W czasach, w których Jezus wypowiada te słowa, w Izraelu panowała religia. Niestety, żywa wiara odeszła w zapomnienie. Niewielu ludzi ją posiadało. Żeby nie być znowu gołosłownym, to przeczytam jeden fragment Bożego Słowa. Niech ono przemawia. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Wyobraźcie sobie, że jesteście ojcami. Założyliście rodzinę. Zbudowaliście dom. Pojawiły się dzieci. Musieliście wyjechać na parę lat. Wracacie. Pukacie. No i co się dzieje? A kto to jest? Skąd on się wziął? To jakiś obcy. Wygońmy go, bo jeszcze z tego, co mówi, to jakieś pretensje ma do tego miejsca. Czy to nie jest przerażający obraz? Ale coś takiego spotkało Jezusa. Wyobraźcie sobie, naród wybrany. To nie chodzi o to, że ten naród był jakiś najlepszy ze wszystkich. Jego w ogóle nie było. Ten naród został przez Boga stworzony. To jest też ciekawe, że Bóg nie wybrał jednego narodu, żeby inne nie zazdrościły. Bóg wybrał człowieka. I z tego człowieka wywiódł sobie naród, stworzył sobie naród, aby nikt nie miał pretensji. Czemu nie my, czemu nie my? Bóg błogosławił temu narodowi. Wylał na niego obfitość niesamowitej łaski. I kiedy przychodzi, oni go nie poznają. Oni nie wiedzą, kto to jest. Skąd się wziął? Przez całe 3,5 roku dziobią go ciągle. Ciągle mu chcą udowodnić, że jest grzesznikiem. Chcą go zabić. Chcą go ukamienować. Chcą go rzucić ze skały. Kto z nas by wytrzymał 3,5 roku z ludźmi, którzy tak naprawdę powinni nas przywitać z radością? Powiem wam, co byśmy zrobili. Spakowalibyśmy walizki, pojechalibyśmy jak najdalej. Jezus tego nie zrobił. On się nawet dał ukrzyżować tym ludziom. Dlatego, że nie było innego wyjścia, żeby ci ludzie mieli otwartą drogę do nieba. Nie było innego wyjścia. Jak się to ma do tego, o czym my mówimy dzisiaj? Każdy człowiek, który naprawdę przejmuje się Ewangelią, który naprawdę przejmuje się Słowem Bożym, który naprawdę przejmuje się Chrystusem, który nie wstydzi się tego, że Go kocha, mówi o tym, który nawet potrafi powiedzieć: bracie, siostro, nie rób tego, bo to nie wypada wierzącemu człowiekowi. Jest traktowany z radością i z miłością, tak? No nie tak. No nie tak. Właśnie na tym polega cały problem, że nie lubimy, kiedy przypomina nam się, kim jesteśmy. A powinniśmy być dumni z tego, kim możemy być. Bo możemy być, teoretycznie jesteśmy, dziedzicami Króla. Ja nie wiem, jak wy na to patrzycie, ale ja wam powiem, mnie to cieszy. Ja jestem zadowolony, że człowiek, który urodził się w biednej rodzinie, który praktycznie nie miał ojca, wychował się bardziej na podwórku niż, że tak powiem, na kolanach rodziców. Ja jestem zadowolony z tego, że jestem dziedzicem Królestwa, że mam ojca w niebie. Trudno mi do niego przychodzi mówić tatusiu, ponieważ nie nauczyłem się tego w dzieciństwie, ale ja rozumiem to. Rozumiem to i cenię to sobie.
I cenię ludzi, którzy właśnie w taki sposób myślą i tak przeżywają swoją wiarę. Ale też wiem, ile przez 30 lat mojego życia chrześcijańskiego oberwałem od religijnych ludzi za to, że przesadzam, za to, że jestem nieprzejednany, nie wiem w czym zresztą, no, ale powiedzmy, za to, że Słowo Boże dla mnie jest zawsze najważniejsze. Gdybyście mnie znali, to pewnie i tak mi się parę razy zdarzyło, powiedzielibyście, że w pewnych sprawach jestem liberalny. Ja nie jestem liberalny. Ja jestem człowiekiem, który patrzy z miłością na ludzi. Ale z większą jeszcze miłością patrzę na Chrystusa. I dla takich ludzi często nie ma miejsca tam, gdzie ono być powinno. Tak jak tutaj czytamy. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Przychodzi Jezus do Żydów, a oni mówią, a my Ciebie nie znamy. My nie wiemy, kim Ty jesteś. Mało tego, zdecydowali, że będą prześladować wszystkich, którzy zechcą Go uznać za Mesjasza. Wszystkich. I Pan mówi, że do takich ludzi należy Królestwo Niebios. A do jakich ma należeć? Ono należy do tych, którzy chcą w nim być. No przecież nie należy do tych, którzy nie chcą w nim przebywać. Należy do tych, którzy chcą w nim przebywać, chcą w nim być. Bracia i siostro, czy chcesz być uczestnikiem Królestwa Bożego? Nie tylko dziedzicem, ale uczestnikiem Królestwa Bożego. Nie umiem opowiadać o Królestwie Bożym. Czasami Maciej mi podpytuje. On ma bardzo ciekawe pytania. Ale dla człowieka na tym świecie żyjącego przebywanie w Królestwie Bożym to jest bardziej doświadczenie czegoś niż próba opowiedzenia o tym. Dopiero kiedy mówimy w praktycznych rzeczach poprzez działanie, poprzez służbę, to okazuje się, że człowiek jest w tym Królestwie. Czy chcemy być w Królestwie Bożym, przebywać tam na stałe? Wiecie, ja wolę tam być, jak siedzieć czasami z ludźmi i rozmawiać o tym, jakie trzeba auto kupić. Nie jestem złośliwy, jeżeli komuś teraz przymówiłem, to niechcący. Ja nie wiem, czy ktoś akurat takie dyskusje prowadzi, ale wiecie, że byłem w jednym zborze. Bóg naprawdę ma poczucie humoru. Byłem w jednym zborze, w którym opowiedziałem o kilku rzeczach. Nie chcę tego powiedzieć głośno, ponieważ będą tego słuchać. Powiedziałem o kilku rzeczach i widziałem, jak pastor się robi coraz mniejszy. Myślę, co ja mówię, że on taki biedny jest? A znamy się lata. Skończyłem kazanie, a on mówi, wiesz co, nawet nie wiesz, co ja teraz będę miał zboże. Ponieważ ja przez cały tydzień z różnymi ludźmi ze zboru toczyłem boje o kilka rzeczy, o których ty powiedziałeś. Powiedziałeś to tak dosadnie, że nikt mi nie uwierzy, że ja z tobą nie rozmawiałem. Wiecie, jakie Bóg ma poczucie humoru? Pojechałem powiedzieć kazanie, które miałem przygotowane. Rozsypało mi się w czasie mówienia i powiedziałem te rzeczy. Bóg naprawdę dba i troszczy się o mnie i o ciebie. I On chce, żebyśmy byli tymi, którzy nie tylko są dziedzicami, ale tymi, którzy doświadczają Królestwa Bożego, Jego siły, Jego mocy, Jego błogosławieństwa, Jego chwały, Jego miłości. Nigdy z tego nie rezygnujmy. Nigdy z tego nie rezygnujmy. Nic nie jest warte tego, żeby zamienić to coś na dziedzictwo w Królestwie Bożym. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się. Albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wiecie, Boże Słowo uczy nas, że jeśli cierpimy z powodu naszych grzechów, to jest to słuszne. Ale zdarza nam się cierpieć bez powodu.
I wtedy apostoł Piotr o tym mówi. Powinniśmy to przyjąć z pokorą i z radością. Tak jak Chrystus musiał często przyjmować cierpienie z pokorą, chociaż mógł zupełnie coś innego uczynić. Najczęstszy powód, dla którego cierpią ludzie wierzący, jest związany z ich wiarą w Chrystusa. Dlatego tak wielu ludzi wierzących rezygnuje ze świadectwa o Jezusie Chrystusie. I dokładnie o to chodzi diabłu. Diabeł nie dotknie twojego życia, jeżeli on sprawi, że nie będziesz mówił o swoim Panu. Bo gdyby cię dotykał ciągle, to byś by się może zdenerwował na niego. Jak to, a szczególnie Polacy tak mają, to ja mu na złość tak zrobię, żeby teraz mówił jeszcze więcej. Jeśli diabeł zamknie nam usta, da nam spokój. Jeśli nasze usta, nasze czyny będą świadczyły o Chrystusie, nie da nam spokoju. Będzie próbował za każdym razem, kiedy tylko będzie mógł mścić się na nas. Nie ma powodu do lęku. Nie ma powodu do lęku. Trzeba pamiętać, że Chrystus na krzyżu zwyciężył diabła. I my mamy też autorytet duchowy, aby nad tym panować. Ale to oznacza walkę. Tak naprawdę jest to walka o te wszystkie dusze, które chodzą zgubione po tych ulicach. Bo o to się toczy walka, a nie o to, żebyśmy się dobrze czuli. Jeżeli pójdziemy za Chrystusem, jeżeli to będzie odważne w wierze życie, to musimy się liczyć z tym, że siły ciemności będą występowały przeciwko nam, ale też świat wystąpi przeciwko nam. Bo świat nie jest zadowolony, kiedy mówi się prawdę. Świat nie jest zadowolony, kiedy nazywa się rzeczy po imieniu. Drodzy bracia i siostry, jest napisane, że kiedy nam się te rzeczy będą działy, to jesteśmy przyrównani do proroków, którzy byli przed nami. Kiedy słyszymy Izajasz, dech nam zapiera, ale to był taki sam człowiek jak my. On nawet nie chciał być prorokiem. Jeremiasz to samo, my nie nadajemy się, jeden drugi mówi, my się nie nadajemy. Jakby nas zapytać, co byśmy powiedzieli? No, my się nadajemy. Nie, powiedzielibyśmy, nie nadajemy się. I jeden i drugi miał ciężkie życie. Ja tylko o nich wspominam. Ale czy dzisiaj nie czytamy ich ksiąg z niesamowitym uniesieniem? Czy warto było zapłacić ciężkim życiem za to, żeby Izajasz napisał tak niezwykłe rzeczy o Chrystusie, którego nie zobaczył na oczy? To jest zdumiewające. Co ten człowiek napisał o Chrystusie? Z jaką precyzją o nim napisał? Tak, trzeba zapłacić za bycie chrześcijaninem, ale owoc jest niezwykły. Czasami może tego owocu my nie jemy już, ale zjedzą go inni. I kiedyś w wieczności może tak się zdarzyć, że podejdzie do nas tłum ludzi i powie: dziękujemy Ci. A Ty powiesz, ale ja Was nie znam, kim Wy jesteście. I dowiesz się, jak świadectwo Twojego życia zmieniło życie tych dziesiątków czy setek ludzi. Warto zapłacić tę cenę. Ja patrzę na zegarek nie ze względu na to, że ja nie mam czasu. Ja Was chcę oszczędzić, więc jeżeli będzie za długo, to dajcie znać. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej się już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki, chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Widzicie, to jest prawdziwe przeznaczenie ludzi wierzących.
Jest dobrze, jeśli człowiek wierzący, w ogóle jeśli człowiek, ale jeśli człowiek wierzący jest skromny. To jest dobre. Jest dobre, kiedy jest pokornym człowiekiem. Ale to nie wyklucza tego, że jesteśmy przeznaczeni do wielkości. Kiedyś z moją żoną byliśmy w Izraelu. Jechaliśmy w nocy przez pustynię. I to jest niesamowity obraz związany z tym, co tutaj jest napisane. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Na pustyni było tak ciemno, że nic nie było widać. Naprawdę światła samochodu ledwo tą ciemność rozsuwały. Ale były takie kępki świateł gdzieś na wzgórzach. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Jeżeli człowiek żyje świętym życiem, to nic nie musi robić, w tym sensie, że nie musi wołać o tym. Nie musi na swoim ogrodzie, na swoim płocie wywieszać, tu mieszka chrześcijanin. I tak wszyscy wiedzą, kim on jest. Z daleka widać światłość, która bije z tego miejsca, od tego człowieka. I Jezus mówi, że właśnie takie jest moje i twoje przeznaczenie. Żaden z moich sąsiadów nie jest wierzącym człowiekiem. Ale mamy tych sąsiadów sporo wokół. Ale gdybyście zapytali sąsiadów, kim jesteśmy, wszyscy wiedzą, kim jesteśmy. I powiem wam tak, ci ludzie mają do nas niesamowity stosunek. Moja żona mówi, że Bóg nas otoczył aniołami. Naprawdę tak jest. Naprawdę tak jest. Ludzie są niesamowicie serdeczni. Jak mają jakiś problem, to największy w dzielnicy zabijaka, pamiętam, miał problem ze sądem. Taki starszy pan, którego się wszyscy boją. Któregoś dnia dzwonek wieczorem, było już późno. I żona mówi, słuchaj, ale to jest ten sąsiad. Mówi, no dobrze, no wpuścimy go. Przyszedł chłop ode mnie o głowę wyższy. Starszy już pan, nie wiem ile on tam ma, około 80 lat. Mówi, no tu na wsi mówią, że... On tak mówi, na wsi, bo mieszkamy w mieście, a to kiedyś była wioska, teraz dzielnica miasta. Na wsi mówią, że sąsiad może pomóc. Mówię, no dobra, no niech pan siada. I słuchajcie, on mi się wyspowiadał. On płakał jak małe dziecko, ten człowiek. Okazało się, że traktorem po pijaku go złapali. No i wzięli mu prawo jazdy. No i co tu zrobić? No napisaliśmy pismo. W końcu skończyło się tym, że nic z tego oczywiście nie wyszło. Ale od tego czasu, jak jadę z daleka, to on już macha. Największy zabijaka na wsi. Oni wszyscy wiedzą, kim jesteśmy. Nie robią nam z tego powodu żadnego zła. Wręcz odwrotnie. Jak mają jakąś potrzebę, przychodzą do nas. Staramy się pomagać. No, nie jesteśmy alfą i omegą. Ale oni to widzą. Widzą nasze starania. Nasze domy powinny być takie. Nasze domy powinny być pełne światła. Te światła wiary. Ludzie powinni wiedzieć, kim jesteśmy. Bo ludzie, kiedy potrzebują pomocy, muszą gdzieś się udać, muszą gdzieś pójść. Wiecie, że to jest najlepszy sposób na ewangelizację, kiedy ludzie wiedzą, gdzie się mają udać? Bo jest mnóstwo takich ludzi, którzy przychodzą do naszej księgarni i mówią, ale my nawet nie wiemy, że tu jest Kościół. Oni nie wiedzą, gdzie się udać, ponieważ nigdy nie spotkali ludzi wierzących. Jesteśmy światłością tego świata. Wyobraźmy sobie, jaka ciemność zapadnie, kiedy zabraknie światła Ewangelii na tym świecie. Nie musimy nawet sobie wyobrażać. Posłuchajcie, to jest napisane. Lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką. I tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Co stanie się, jak nie będzie tej światłości, jak nie będzie tej jasności? Zapadnie ta sama ciemność. Ludzie będą pogrążeni w mroku. Ludzie będą siedzieli w krainie i cieniu śmierci. I wielu ludzi dzisiaj tak siedzi.
W takim stanie jest. Nie dziwmy się, że ludzie nadużywają alkoholu, nadużywają narkotyków. Nie dziwmy się, że się rodziny rozpadają. Nie dziwmy się, że różne dziwne, złe rzeczy dzieją się, bo ludzie żyją w ciemności, w cieniu śmierci. Próbują sobie radzić, jak się da. Nie umieją. Nie potrafią. Nie potrafią żyć, bo sami z sobą nie dają sobie rady. Oni potrzebują pełnego miłości spojrzenia, pochylenia się nad nimi czasami. Czasami, żeby z nimi spędzić kilka chwil. Jedna z moich sąsiadek była bardzo chora. Wyglądało na to, że umrze. Ale modliliśmy się w zborze, słuchajcie, na drugi dzień, jak żeśmy się modlili w zborze, ona miesiącami leżała. I widzę, że ona biega po ogrodzie. Żona mówi, co się stało? No wstałam i chodzę. Nie? I porozmawiała sobie z moją żoną. I wyobraźcie sobie, że ona, my często w domu mieliśmy takie spotkania, kiedy żeśmy się modlili, śpiewaliśmy pieśni. I ona tak mówi do mojej żony, Pani Jolu, jak ja bym chciała być taka jak wy. Ja sobie tam siedzę na górze w tej izdebce i otwieram okno i tak się nie widać mnie, ale wszystko słyszę. Jak mi się to podoba. No a jak tylko wyszła z tej choroby, to wróciła zaraz do papierosów. Widzicie, tak jest z ludźmi, którzy nie są dotknięci przez Boga. Bóg okazał jej łaskę, bo niewątpliwie ją uzdrowił. Skończyło się tak, się skończyło. Jeszcze nie umarła, więc nie wiem, co będzie dalej. Jakbym tu jeszcze kiedyś była, będzie ciąg dalszy, to dopowiem. Albo mnie zapytajcie. Jest tu też mowa o soli. Nie chcę mówić o tym, jakie właściwości ma sól, bo wszyscy wiedzą. Jak nie wiecie, to się żon zapytajcie. Żony wiedzą. Ale chcę zwrócić uwagę, że jest pewna właściwość soli, która może jest lekceważona, tak bym powiedział. Mianowicie smak. Smak. Wiele potraw bez soli jest nie do zjedzenia. Ja nie wiem jak wy, ale ja pewnych rzeczy nie jestem w stanie zjeść bez soli. Wiem, że mi tu czegoś brakuje. Chrześcijanie są takim smakiem tego świata. Są takim smakiem tego świata. Ja powiem wam, jak to w praktyce wygląda. Mnóstwo ludzi się, mnóstwo, no 50% małżeństw w Polsce się rozwodzi. Statystyka. W zborach jest tego o wiele mniej. W naszym zborze nie było nigdy. I ludzie, kiedy mają problem, to patrzą, zastanawiają się. I wiem, że tak jest, bo miałem takie rozmowy. Jak wy to robicie? Jak to jest możliwe, że nie ma u was rozwodów? Jak to jest możliwe? Widzicie, to jest ten smak, który sprawia, że ludzie zauważają różnicę. Zauważają różnicę. Oczywiście to nie zawsze świadczy o tym, że oni są zainteresowani, ale zauważają różnicę. To jest rodzaj świadectwa. Poprzez to, że jesteśmy, dajemy świadectwo. I dopóki dajemy świadectwo, jest nadzieja dla wielu ludzi. Dopóty dajemy świadectwo. Kiedy zniknie świadectwo Kościoła, zniknie świadectwo świętych ludzi, zapadnie absolutna ciemność. Wszystko będzie smakowało tak samo. Nie będzie żadnej różnicy. Ludzie nie będą nawet wiedzieć, że może być inaczej. A teraz wiedzą. A jak nie wiedzą, to mogą się dowiedzieć. I to jest coś niezwykłego. To jest nasza rola. Każdy z nas jest taką solą na tym świecie i każdy z nas jest takim światłem na tym świecie. Naprawdę nie musimy spędzić swojego życia w jakiejś byle jakości. Naprawdę tak nie jest. Jeśli jestem matką, która ma dwójkę, trójkę dzieci na wychowaniu, czasami więcej, może sobie pomyślę, że no ale co ja mogę zrobić? Był wiek XVIII. Pewna matka miała 21 dziecko.
I idąc tym tokiem myślenia, pomyślałem sobie, co ja mogę zrobić? No co ja mogę zrobić? Powiem mężowi, żeby kupił mi pralkę. Ale on wraca, mówi, ja nie ma pralek, ja nie wiem, o co ty mnie pytasz. No to chociaż lodówkę. Nie ma lodówek. Wszystko, co znamy z naszego życia, nie ma tego. Ale jest za to 21 gąb do wykarmienia, do oprania, do szkoły nie chodzą, bo szkoły nie ma. Ludzie, co z tym zrobić? A do tego jest żoną pastora. I ta mądra kobieta, mówię to w wielkim skrócie, ta mądra kobieta któregoś dnia podjęła decyzję, będę się modlić. Ale jak się modlić przy takiej czeredzie? Doszła do wniosku, że nie będzie jej uspokajała, nie będzie ich do niczego zmuszała. Niech jej dom przestawią, ale ona jedną godzinę się modli. Był to czas, kiedy kobiety nosiły kilka spódnic na sobie, więc ona jedną z wierzchnią zawiązywała sobie nad głową i modliła się. Najpierw dzieci dokazywały, ale szybko się zorientowały, że mama się modli. Więc nie było w domu harmideru. Dzieci zaczęły się same modlić po jakimś czasie, naśladując swoją matkę. Ta matka wychowała dwóch niezwykłych synów. A oprócz tego trzech czy czterech pastorów i kilka żon pastorów. A nazywała się pani Wesley. Już wiemy, o kim mowa, prawda? Ten wielki John Wesley to jest jej syn. A Carol Wesley to jest człowiek, którego często pieśni śpiewamy, nawet nie wiedząc, że to są jego pieśni. Napisał mnóstwo pieśni. Co ta matka mogła zrobić? Zrobiła to, co mogła najlepszego. Każdy z nas może wypuścić z domu misjonarzy. Każdy. Każdy, kto ma dzieci, oczywiście. Każdy z nas może to uczynić. Nie jest tak, że my nie jesteśmy, że jesteśmy skazani na to, żeby nic nie zrobić dla Królestwa. Nieprawda. Nieprawda. Wszędzie możemy być stolą tego świata, także we własnej rodzinie, także we własnym domu. Wszędzie możemy być światłością tego świata, także we własnym domu. Także we własnej rodzinie. Powiem wam, w mojej praktyce duszpasterskiej, 30 lat jestem pastorem, przekonałem się o jednej rzeczy. To nie jest wynik stuprocentowy, ale gdzieś w okolicach 95% bym określił. Jeżeli ojciec w domu potrafi zgromadzić raz na dobę całą rodzinę przy stole i modlić się z nimi, i czytać Słowo Boże, to może trwać 15 minut. To taka rodzina wyda niezwykły plon. Jeżeli ojciec tego nie robi, to są różne problemy w związku z dorastaniem między innymi młodych dzieci. Ojcowie, bracia kochani, to jest wasza odpowiedzialność. To jest wasza odpowiedzialność przed Bogiem. Nie na darmo jest napisane, że mężczyzna jest głową swojej żony, a przez to głową swojej rodziny. On ma też głowę. Tą głową jest Chrystus. Będę kończył, bo nikt nic nie mówi, a mówię już chyba dobrze ponad godzinę. Jeśli następnym razem mnie zaprosicie, to się może umówić na przykład na dwa wykłady. Natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy zakończyli w tym miejscu właśnie trochę z taką zachętą, taką może prowokacją nawet, żeby coś w swoim życiu zmienić, żeby coś uczynić w swoim życiu, co sprawi, że nasze domy w niezwykły sposób staną się pełne światła i pełne soli. Chciałbym, żebyśmy zakończyli modlitwą.
I jeśli, nie wiem, jak tu praktykujecie, nie chcę się wtrącać, ale jeśli ktoś miałby jakieś pragnienie, żeby też później się modlić, no to czy wszyscy, to zachęcam. Ja Ci, Boże, dziękuję za to, że w swojej łasce dałeś nam tę możliwość, abyśmy mogli dzisiaj spotkać się z Tobą w Twoim Słowie. Ja Ci dziękuję, że Ty dzisiaj mówiłeś do nas i wierzę, Panie, że wychodzimy z tego miejsca nakarmieni, pokrzepieni. Wierzę też, Panie, że wzbudziłeś w naszych sercach takie pragnienie, aby coś zmienić w swoim życiu. Coś, co sprawi, że będziemy bliżej Ciebie. Coś, co sprawi, że lepiej będziemy wypełniali to powołanie, do którego zostaliśmy wszyscy, Panie, przez Ciebie zachęceni i przeznaczeni. Ja Ci dziękuję, Boże, że Ty dzisiaj gromadzisz nas tutaj. Ja Ci dziękuję za ten Kościół. Dziękuję Ci za wszystkie serca, które są tutaj. Też chcę błogosławić tych, którzy nie mogli czy nie przyszli na to miejsce, ale spraw, Panie, aby wszyscy byli ubłogosławieni, aby wszyscy doświadczyli czegoś dobrego, czegoś słodkiego, czegoś niezwykłego w tej bliskiej relacji z Tobą. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty masz dla nas przygotowane dziedzictwo, masz przygotowane dla nas królestwo i chcesz, żebyśmy byli nie tylko Jego dziedzicami, ale też uczestnikami. Przyjmij z naszych ust, naszych serc pokorne uwielbienie, Panie, pokorne uniżenie. Chcemy, żeby dzisiaj to imię Jezusa na tym miejscu było wyniesione wysoko, bo Ty, Zbawicielu drogi, zasługujesz na to. Amen.